zawsze na wakacjach, w normalnym sezonie, w zimę, nigdy nie ma wolnego. Oczywiście w wakacje zawsze jest jakiś czas wolnego, ale jest też taki czas, żeby potrenować, pozdobywać medale, dobre wyniki w sporcie. I też zawsze jest przy tym dobra zabawa. No to powiedz, od kiedy bawisz się w kajakarstwo? Skąd się ta pasja nagle wzięła? Tak naprawdę to się wzięło tak przypadkowo. Wszystko zobaczyliśmy na Facebooku i od jednej znajomej mojej mamy, więc bardzo dziękujemy. W kajakarstwie już tak naprawdę jestem, tak bardziej trenuję już od 3 lat, więc już trochę długo trenuję. Bardzo się cieszę, że mogę trenować i że mogę uzyskiwać dobre wyniki, bo po pierwsze to jest dobra zabawa, po drugie poznajemy całą Polskę, ludzi nowych, nowe otoczenia, nowe doświadczenie jest i uczymy się dyscypliny po prostu do innych osób, do sportu, do przegrywania i wygrywania. Przez cały rok prowadzimy zajęcia, natomiast kumulacja tych zajęć takich odbywa się właściwie przez ten okres cieplejszych miesięcy, czyli maj, lipiec, czerwiec, sierpień, do września jeszcze schodzimy. Natomiast prowadzimy dla dzieciaczków 3 razy w tygodniu zajęcia. Jest to poniedziałek, środa, piątek, godzina 16:30. Oczywiście lepiej się zawsze zapytać, bo są jakieś tam wyjazdy, zawody, eventy, które różne gdzieś tam robimy, bądź w których uczestniczymy. Więc nawet na naszym fanpage'u można zapisać się i zapytać, pozyskać jakiś kontakt. I dla tych starszych, dla mniejszych, no bo dla starszych co roku jako Polski Związek Kajakowy też prowadzimy spływy z nurtem Opola. Co prawda już zapisy na ten rok mamy pełne, natomiast co roku staramy się dla mieszkańców zrobić taką alternatywę, żeby pokazać, że ta rzeka nasza Odra i kanał Mnówka żyją i na kajaku można pływać. Jest to coś fajnego i przyjemnego. Mnóstwo tak naprawdę kilkulatków już wchodzi na ten kajak i próbuje swoich sił. To taki chyba dobry, fajny moment, żeby rodzic przyprowadził dziecko właśnie na kajak. Tak, z reguły zaczynamy takie szkolenie od 9 lat. Czasem zdarzają się 8-latki, no ale to już zależy od takich predyspozycji indywidualnych dziecka. Natomiast te 9-10 lat to jest taki optymalny wiek, żeby to dziecko przyszło, pobawiło się, zobaczyło, jak fajnie można spędzić czas na wodzie. Jest to kontakt z naturą, z wodą. Co prawda niektórzy powiedzą, że niebezpiecznie, bo woda to niebezpieczeństwo. Oczywiście my o to bezpieczeństwo dbamy, bo mamy motorówki do zabezpieczenia na wodzie, mamy sprzęt asekuracyjny, więc te dzieci fajnie się bawią. Ale zdarza im się wykąpać. A oczywiście, to ten początkowy okres jest więcej w wodzie niż na kajaku, bynajmniej pierwsze kilka treningów, natomiast dzieciaki mają z tego frajdę, bo jest to połączenie sportu z jakąś zabawą. No to jeśli chodzi teraz właśnie też i o te starty, wakacje, to też taki intensywny czas, nie tylko wypoczynku, ale przede wszystkim także i startowy. Jest pan zadowolony z tego, co za tą młodą kadrą w pana klubie? Jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo co roku dochodzi nam nowa grupa nowych dzieciaków. Te szkolenie tak naprawdę prowadzimy od stosunkowo niedługiego czasu, bo wcześniej prowadziliśmy szkolenie tylko przy AZS-ie. Natomiast staramy się wychowywać te dzieciaki, żeby uzyskiwały medale, zdobywały sukcesy. Sami trenowaliśmy, sami mieliśmy z tego frajdę i chcemy to zaszczepić po prostu najmłodszych. Nie kusiły cię też inne sporty? Czy to było od razu trafienie w tę pierwszą dyscyplinę? Czy też, tak jak w wielu przypadkach to bywa, próbujemy różnych rzeczy? Wydaje mi się, że to było próbowanie. Na początku były tańce, później pływanie, no i nagle kajaki tak się wzięły. No to teraz słowo o startach, które są poza tobą, skoro mówiłaś, że te wakacje były bardzo aktywne. Startowałam od maja, zaczynały się pierwsze zawody, w lipcu były ostatnie Mistrzostwa Polski. Oczywiście będą jeszcze różne zawody podwórkowe, na które z chęcią pojadę i coś tam powygrywam. No to teraz o twojej specjalności, bo do medalu ostatnio słyszałem niewiele zabrakło. No niestety, zabrakło mi kilka setnej sekundy. No oczywiście było mi smutno, ale jak mówiłam wcześniej, uczymy się dyscypliny, nie możemy się poddawać. Dużo już miałam takich sytuacji, gdzie miałam mieć prawie ten medal. No niestety się nie udało, ale i tak się cieszę, bo byłam w tej top 5 w Mistrzostwach Polski. Bardzo się cieszę z tego wyniku. W tamtym roku również miałam mieć praktycznie 3. miejsce, no niestety się nie udało, ale też bardzo się cieszę, że się nigdy nie poddaję i że walczę do końca. Marek, jak wyglądały twoje wakacje, teraz powolutku się kończące, ale mam wrażenie, że też bardzo aktywne, jak i w przypadku i twojej koleżanki. 23 dni poza Opolem związane z sportem. 10 dni na jednym, bądź 10 dni na drugim i 3 dni mistrzostw. Co cię skłoniło do tego, żeby trenować tę dyscyplinę sportu? Myślę, że
przyprawy kajakiem turystycznym na przykład, jakieś takie bardziej na luzie oraz... Pływałeś tak sobie wcześniej po Odrze właśnie, nie wiem, czy z rodzicami od maleńkości, czy też nie wiem, chociażby na małej panwi takim kajaku? Tak, właśnie tak, no na turystycznym po Odrze, na małej panwi, tak. W różnych miejscach, ale raczej nie było dwa razy w jednym, tylko raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu i wreszcie zdecydowałem, że będzie sport taki wyczynowy już bardziej. No i właśnie to skoro o wyczynie mówisz, to ile tego czasu trzeba poświęcić w przypadku młodego człowieka takiego jak ty, bo jesteś nadal uczniem? Tak, jestem nadal uczniem i... A jakie szkoły? Szkoła podstawowej PSP 10 imienia Henryka Sienkiewicza w Opolu. No myślę, że trzeba poświęcić tak, żeby mieć jakiekolwiek szanse, to 3 lata minimum, żeby móc w ogóle próbować. No a potem im więcej, tym lepiej. To zależy od predyspozycji, od tego, czy trzyma się wagę dobrą, bo jeżeli ktoś na przykład uważa, że trenuje i może wtedy jeść dodatkowo jeszcze chipsy, jak wcześniej jadł, no to nie wróżę dobrze. Zrezygnowałeś? No nie, na pewno nie podwyższyłem tej ilości, bo sobie trenuję, więc spalę, to nie. Stałem przy tym samym, co wcześniej jadłem, ale trenuję, więc nie jest gorzej, jest lepiej. Tu w Opolu masz mnóstwo sportowych wzorów i wzorców chyba, które można naśladować, prawda? Są tacy sportowi idole? W kajakach to chyba Dominika Putto, Naja, no nasze atomówki, które no niestety też nie zdobyły w tym razem medalu, ale też bardzo chętnie to oglądałam. No nie zawsze, jak mówię, można wygrać, ale bardzo dobre moim zdaniem zrobiły wyniki, że już były na tej olimpiadzie, pokazały się i zrobiły dobry temat na po prostu o kajakach. Czy dla was młodych to jest rzeczywiście ważne, że patrzy się na tych idoli, ile trzeba włożyć nie tylko serca, ale i umiejętności, prawda? Nie masz czasem takiego dnia, mówisz sobie koniec? Tak szczerze to nad tym jeszcze nie myślałam, ja jeszcze chcę długo trenować, chciałabym osiągnąć dużo w przyszłości. I mam nadzieję, że to osiągnę. To jest trudny sport, bo jest zarówno techniczny, jak i wysiłkowy, więc pewnie trzeba te takie granice pokonywać non-stop. Jak to robić, żeby tych kilkadziesięcioro dzieci, których w tej chwili i młodzieży, którą macie, cały czas mieć przy sobie? Oczywiście, to łatwiej już się pracuje z taką grupą, z którą się doskonali i prowadzi taki trening zaawansowany, natomiast więcej zabawy jest dla trenerek w tej grupie początkującej, no bo te dzieci wpadają, trzeba pomóc im wsiąść, czy znowu wylać wodę i cały czas asekurować, więc to jest największa tak naprawdę bolączka tego sportu na początku. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy mamy z tego dobrą frajdę i fajny ubaw i przede wszystkim dzieciaki się dobrze bawią. No wiemy też, pamiętam, kiedy pomagali chyba wszyscy wam, kiedy doszło do zniszczeń tych kajaków, że też macie w sobie dużo pasji i zaangażowania i pomysłów na to, żeby ten opolski klub cały czas się rozwijał. Tak, bardzo nam pomagali w tym też rodzice, którzy zaangażowali się w pomoc, w szukanie. No dziękujemy też mediom, no bo bez nich ta sprawa nie byłaby nagłośniona. No i przede wszystkim darczyńcom, bo dzięki temu udało nam się odkupić dwa nowe kajaki za pieniądze, które na zbiórce uzbieraliśmy. No i ten sprzęt dalej służy dzieciom i nowym pokoleniom, żeby mogli rozwijać swoje pasje. Bo pomimo, że trenujemy w klubie z nazwy akademickim, no to te szkolenie staramy się robić dla dzieciaków i w przyszłości mieć swoich akademickich mistrzów. Twoja specjalizacja, jeśli chodzi o kajaki, w czym czujesz się i na jakich dystansach najlepiej? No kajak wyczynowy na K2, 2000 metrów. No to jest dystans, na którym zdobyliśmy brąz i srebro, a na 5 kilometrach było złoto, czyli takie dłuższe już raczej. Powiedziałeś K2, dla laików może nie wszyscy wiedzą, że tu chodzi o osadę dwuosobową. Tak, tak, to jest dwuosobowa osada, K2 to jest dwójka, K4 to 4, K1 to po prostu K1 kajak. Czy ta indywidualna praca, a zespołowa, no bo już dwójka trzeba jednak pracować, zespołowa jest trudniejsza, która z nich? Zespołowa jest trudniejsza, bo trzeba się zsynchronizować i odpowiednie działania i czynności, które musi dana osoba wykonać. Na przykład osoba im bardziej jest z tyłu, tym musi większą równowagę trzymać, a osoba im bardziej jest z przodu, tym musi bardziej pamiętać o tym, żeby zostawić to tempo, które ma. Nie może przeskakiwać z szybkiego na wolne, tylko
tak powoli, w miarę płynnie. Trenerzy mówią, uczysz się, to też i będziesz trenował, jedno z drugim musi iść w parze i chyba też młodzi ludzie teraz zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. Tak, no jedno drugiego nie wyklucza, chyba że ktoś by chciał trenować jeden sport i drugi, no to wiadomo, to wyklucza, ale edukacja i sport to jest bardzo dobra korelacja, bo gdy człowiek się uczy, to używa mózgu, a sport to jest dla niego taki odpoczynek. Jeżeli wykonujemy fizyczną pracę, to odpoczywamy umysłem, a jeżeli wykonujemy pracę umysłową, to odpoczywamy fizycznym. No to chciałem zapytać, czy poza wychowaniem fizycznym jest jakiś ulubiony przedmiot w szkole? Biologia. O, zaskoczyłeś mnie. A co oprócz tego na wakacjach poza tobą było? Czy tak jak powiedziałeś, 23 dni to było bardzo dużo, ale był jeszcze taki jakiś moment wytchnienia wakacyjnego, czy rodzinnego, czy indywidualnego? No, pomiędzy jednym a drugim obozem był tydzień i wtedy sobie odpoczywałem tu w Opolu. Po zawodach byłem 3 dni w Opolu i potem wyjechałem do babci na tydzień. I no jak to u babci, po prostu miałem... Mniam. Tak, mniam chill. No to teraz na koniec tylko zapytam, co przed tobą? Powoli kończą się wakacje, ale też kończy się jakby jedna część sezonu i pewnie przygotowanie do kolejnej. Tak, przygotowanie do kolejnej, czyli biegi, siłownia bardziej. Znaczy schodzenie na wodę też, ale bardziej właśnie siłownia, hala i biegi. Będą w zimę, już pewnie pod koniec jesieni zaczniemy tak robić. No i to tyle. Marzenie takie sportowe? Być mistrzem olimpijskim, mieć medal olimpijski chociaż. To jest takie marzenie, mieć medal olimpijski. Idący teraz rodzic z córką czy synem, przepięknym deptakiem wśród wałów, spoglądający na przystań, może powiedzieć, a nie chciałbyś, nie chciałabyś spróbować tutaj i zawsze wtedy wasze drzwi są otwarte? Oczywiście. To tak jak mówiłem wcześniej, poniedziałek, środa, piątek, zawsze chętnie przyjmiemy, 16:30. Tym bardziej, że kajakarstwo to jest taki sport ogólnorozwojowy. Pomimo, że z nazwy kojarzy się z wodą, no to tak naprawdę od października dla tej najmłodszej grupy już kończymy zajęcia na wodzie, a przenosimy się na taki ogólnorozwój, czyli są zajęcia na dworze, na basenie, doskonalenie pływania w pław, no bo to też jest dość istotne, tak jak dzieci wpadną, to żeby potrafiły sobie poradzić w tej wodzie. No i siłownia, żeby wzmocnić cały organizm, plus jakaś gimnastyka, więc zajęcia są bardzo ogólnorozwojowe.